Będziemy szukać opinii negatywnych na temat przebudowy tej drogi w sezonie. Jest to dość uciążliwe dla turystów, którzy chcieli na przykład przedostać by się z jednej części miasta do drugiej akurat tą drogą. Troszeczkę jest zaniedbana chyba sprawa dróg, ale przed Rywalem jest taki odcinek drogi, przyjechaliśmy tu w nocy. Bardzo kiepsko odznakowany, tam nawet chyba był wypadek przed nami. Uważam, że przy takim nasileniu ruchu, jaki teraz jest w lecie, to powinno być w 100% domknięte. To stwarza niebezpieczeństwo dla podróżnych, no i dla mieszkańców również. Aha, czyli odczuła pani dyskomfort na przykład w dojeździe? Był odcinek, tak, tam dość taki niebezpieczny. Jechaliśmy akurat w nocy i no, nie było oświetlone. Tam jest droga, odcinek zamknięty, także trudno mi powiedzieć, ile to było kilometrów, czy to... Już nie pamiętam tutaj, jaki temu był odcinek bliski, ale jednak to jest dyskomfort duży. Myślę, że to powinno być zamknięte na sezon letni. Myślę, że powinno być domknięte. Perfekt, 100%. Przebudowa dróg w Rywalu jest uciążliwa, zwłaszcza dla dojeżdżających w nocy, ponieważ drogi są kiepsko oznakowane, a bijatyki rozgrywające się na placu budowy dróg nie są zbyt dobrym widokiem dla rodziców przychodzących na przykład ze swoimi dziećmi. A jak widać, robota leży.